Dobry wieczór Państwu, Izabela Buczel, zapraszam na wiadomości. 16 punktów komputerowej informacji turystycznej to efekt prac Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Od dzisiaj funkcjonują one na bazie internetu. Sieć komputerowej informacji turystycznej stworzona w Jeleniogórskiem jest pierwszą taką inicjatywą w Polsce. Mogą z niej korzystać wszyscy użytkownicy internetu oraz ci, którzy pofatygują się do jednego z 16 skomputeryzowanych punktów informacji. Podstawową informacją jest baza noclegowa, wyposażenie, to znaczy jakimi dysponujemy ośrodkami. Poza tym wszystko, co towarzyszy turystyce, wszystkie imprezy kulturalne typu kajakarstwo, imprezy kajakowe, spływy kajakowe, święto pieczenia chleba, czyli wszystko to, co może zainteresować potencjalnego turysty, który chce spędzić parę dni na naszym terenie. Informacje zawarte w sieci aktualizowane będą raz dziennie. Dotyczyć to będzie głównie danych na temat ceny noclegów, obłożenia, stanu rezerwacji oraz pogody. Współpracujący z informacją turystyczną właściciele hoteli i pensjonatów już niedługo, korzystając ze swojego zwykłego telefonu w systemie tonowym, będą mogli uaktualnić i uzupełnić dane na temat swojej oferty. Są gminy, które będą te informacje aktualizować nawet kilka razy dziennie, natomiast czasem będzie to tak, że informacja będzie aktualizowana raz dziennie lub rzadziej, w zależności od potrzeb. Informacja obejmować będzie również gminy niemieckie i czeskie, należące do euroregionu Nysa. Utworzenie komputerowej sieci informacji turystycznej finansowane było z funduszu pomocowego FARE, a pochłonęło 400 tysięcy ki. Warto tu dodać, że jest to druga multimedialna propozycja gmin jeleniogórskich. W ubiegłym roku euroregion Nysa jako pierwszy w Polsce wydał na CD-ROMie kompleksowy katalog gmin województwa jeleniogórskiego. Znalazły się na nim informacje o ważniejszych ośrodkach turystycznych w Jeleniogórskiem oraz o wszystkich znajdujących się tu firmach. Katalog rozprowadzony został do wszystkich ambasad polskich w całej Europie. Otwarta dzisiaj sieć informacji turystycznej będzie wzorcem dla podobnych inicjatyw w Słupsku i Szczecinie. Jest ona dostępna w internecie pod adresem www.saptsit.com.pl. Od dzisiaj otwarcie targów turystycznych oraz komputerowej sieci informacji turystycznej. Natomiast jutro euroregionalne spotkanie przedstawicieli biur informacji turystycznej z Polski, Czech i Niemiec. Mimo niewielkiego zainteresowania targami, organizatorzy uważają, że tego typu impreza w Jeleniej Górze jest potrzebna. Bo promocja to nie tylko promocja na zewnątrz, ale również na wewnątrz, do wewnątrz, tutaj u nas w województwie, żeby różnym instytucjom pokazać, że na turystyce można zarobić, że mamy ją coraz lepszą, że po prostu jesteśmy coraz lepsi w promocji. Targi są kameralne, małe, ale jak pan zauważył, ludzie się znają, rozmawiają, wymieniają doświadczenia i to chyba o to chodzi. Natomiast dlaczego targi małe? Można powiedzieć, że już w tej chwili targów w Polsce jest bardzo dużo. I niedawno się skończyły, tydzień temu, targi w Polanicy Zdroju, za tydzień są w Warszawie, niedługo są targi w Berlinie i następne w Poznaniu, także tych targów jest dość dużo. Uważam, że organizowanie targów, mimo dużego wysiłku organizacyjnego i kosztów, jest konieczne. Na jeleniogórskich targach można zapoznać się ze szczegółową ofertą większości hoteli i pensjonatów z Jeleniogórskiego. Swoje walory turystyczne reklamują również gminy i to nie tylko polskie, ale również i z niemieckiej i czeskiej części euroregionu Nysa. Ci, którzy są zainteresowani agroturystyką, mogą nawiązać cenne kontakty na stoisku Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a ci, którym zależy na wymianie zagranicznej, powinni udać się na ekspozycję euroregionu Nysa. Targi potrwają do niedzieli. Prawie 40 wystawców z naszego regionu oraz Czech i Niemiec bierze udział w rozpoczętych dzisiaj piątych targach produktu turystycznego Turtek 98. Organizatorem imprezy jest Sudecka Agencja Promocji Turystyki. Organizatorem spotkania jest robocza grupa turystyka działająca przy euroregionie Nysa. Seminarium ma służyć przede wszystkim nawiązaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy informacjami turystycznymi, a więc przełożeniem zadań związanych z wymianą informacji, nie tylko dokładnie turystycznych, ale także kulturalnych, sportowych, gospodarczych również pośrednio, na grunt tych biur i tych osób, które profesjonalnie mogą to wszystko przygotować. Takie jest zadanie, taki jest cel jutrzejszego spotkania. Jeśli to się uda, a miejmy nadzieję, że tak, to jeszcze w czasie zbliżającego się sezonu zimowego będziemy mogli korzystać z pełnych informacji o tym, jak i za ile możemy na przykład pojeździć na nartach u naszych południowych sąsiadów, czy też jakie miasta zwiedzać po zachodniej stronie Nysy Łużyckiej. Biorąc pod uwagę, że Jelenia Góra i cały euroregion aspirują do miana regionu turystycznego, taka informacja jest niezbędna. I aż dziw bierze, dlaczego do tej pory informacje turystyczne nie współpracowały w pełnym zakresie, a wręcz rywalizowały między sobą.
Najprawdopodobniej brak ostrożności i zachowania odpowiedniej odległości doprowadziły dzisiaj do poważnej kolizji, w której udział wzięły aż 3 pojazdy. Przed przejściem dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej na czerwonym świetle zatrzymał się autobus MZK. Za nim Volkswagen Transporter, zahamować natomiast nie zdążył autobus PKS relacji Jelenia Góra - Lwówek Śląski. On też uderzył w czerwonego busa, przygniatając go do autobusu MZK. No na pewno jest winą kierowcy autobusu PKS, który najechał na tył samochodu marki Volkswagen Transporter, w wyniku czego dostał dociśnięty do samochodu, do autobusu linii MZK. Tutaj z pierwszych relacji to na początku można ustalić, że kierujący autobusem MZK zatrzymał się przed przejściem, gdyż miał czerwone światło. Natomiast kwestia autobusu PKS, trudno w tej chwili powiedzieć, czy jechał z nadmierną prędkością, czy też nie zachował bezpiecznego odstępu. 3 osoby znajdujące się w Volkswagenie, mieszkańcy Siedlęcina, niestety nie byli zapięci w pasy bezpieczeństwa i oni też byli jedynymi poszkodowanymi w wypadku. Z urazami głowy zostali odwiezieni do szpitala w Jeleniej Górze. Ich życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Wszyscy kierowcy uczestniczący w kolizji byli trzeźwi. W celu nawiązania współpracy z jeleniogórskimi harcerzami gościła dzisiaj w naszym mieście grupa niemieckich instruktorów skautowskich z Erfstadt. Harcerzy zza zachodniej granicy podejmowała Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze. A na czym ma polegać współpraca między polskimi i niemieckimi harcerzami? Na organizowaniu wspólnych obozów harcerskich, na wspólnych konferencji, wymianie czasopism i książek. No i przede wszystkim ta młodzież, żeby się wzajemnie zapoznawała i zbliżały się nasze wzajemna współpraca i stosunki. Skauci z Erfstadt są w kolejności 4. obcojęzyczną grupą, z którą nawiązali współpracę jeleniogórscy harcerze, bowiem zaawansowane współdziałanie prowadzą także ze skautami czeskimi, łużyckimi z Bautzen i holenderskimi z miasta Leiden. Padł ostatni bastion bezprowizyjnych opłat na Poczcie Polskiej. Od tego miesiąca na regulowanie rachunków za energię elektryczną poczta pobierać będzie normalne prowizje. Do tej pory, jeśli płaciliśmy za prąd, wszelkie opłaty operacyjne pokrywane były przez zakład energetyczny na podstawie umowy między pocztą a energetyką. Teraz my będziemy musieli płacić za tę usługę z własnej kieszeni. I tak za wszelkie wpłaty na rachunki bankowe poczta pobiera opłatę w wysokości 0,5% od wpłacanej kwoty, jednak nie mniej niż 1,5 zł. Za przekazy pocztowe musimy zapłacić w zależności od kwoty od 1 złotówki do 5 zł. Rachunek jest prosty, jeśli operujemy większymi kwotami, wpłacajmy je w oddziałach banków, do których mają trafić. Wtedy prowizja będzie minimalna, natomiast rachunki za prąd możemy regulować w kasach energetyki jeleniogórskiej. Jutrzejszy dzień nie zapowiada się ciekawie. Będzie co prawda trochę więcej słońca, ale nadal utrzyma się chłodne powietrze. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 13 stopni w Szklarskiej Porębie do 16 w Zgorzelcu. W szczytowych partiach Sudetów od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 20 w Jeleniej Górze wynosiło 991 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne obojętne. Jednak meteoropaci mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia. To wszystko w tym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro o godzinie 17.15 i 22.45. Dobranoc Państwu.